Powiem Wam teraz, jak wielkim błędem, a może nie tyle błędem, co nieprawidłowością jest podawanie komuś receptury na łyżeczki, na garście, na całe owoce i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie, jak wielkie rozbieżności mogą być w podawaniu gramatury w recepturę, że właśnie w ten sposób. Chodź, Michał, bliżej. Zobaczcie, mam tutaj sól. Mam dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki. Powiedzielibyście komuś, że na przykład na kilogram mięsa trzeba dać łyżeczkę soli. Ta łyżeczka soli ma 11,8 grama. Ok. 11,8. Bierzemy drugą łyżeczkę. Niedużo się różniącą, ale jest po prostu głębsza. 11,8 tam było. Tutaj jest 13,2. 13,1. To już jest 1,3 grama różnicy. I teraz jeśli byśmy to pomnożyli razy 10, no to już mamy 13 gramów różnicy, a więc we wszystko wchodzi ponad łyżeczka więcej. No nie dziwić się ciężko, że wtedy komuś na przykład kiełbasa wychodzi za słona, prawda? A zobaczcie, jak to działa z dużymi łyżkami, z tego względu, że tu już jest trochę większy kaliber i wiadomo, różnice będą dużo większe. Mamy łyżkę i łyżkę. Powiedzmy łyżkę cukru. Jest 29 gramów. Przyjmijmy, że jest 29 gramów, łyżka cukru. I teraz bierzemy drugą łyżkę. Tamta była, miała 29 gramów, zobaczcie. A ta ma 40, prawie 4 gramy. 29 i 44 gramy, słuchajcie. No to jest naprawdę ogromna różnica, jeśli chodzi o... I teraz podacie komuś, że ma dodać łyżkę cukru, a on tak naprawdę ma ich prawie półtora, używając takiej dużej. Lub jeśli wy macie taką i takiej używaliście, a ktoś ma mniejszą, no to użyje tego cukru dużo za mało. Tak samo ma się sprawa, słuchajcie, z owocami. Użyjcie soku z połowy limonki. Tak się często mówi. Albo z całej limonki. Ale limonka może być taka i może być taka. No więc jak ma to się do jakichś tam prawideł i do tego, aby komuś dobrze wyszła receptura? Zobaczcie. Ta limonka mała waży, przyjmijmy, 70 gramów, a limonka duża waży już 106. Czy to jest jakby półtorej limonki można przyjąć takiej małej? Na drugi raz więc zastanówcie się, jak komuś podajecie recepturę na łyżeczki. Kupcie wagę, one nie są drogie, takie wagi dealerskie zwane, z dokładnością do 0,1 grama. Przeliczajcie sobie wszystko. I o co tutaj chodzi? Będziecie mogli sami też zachowywać pewną powtarzalność wyrobów. Jeśli na przykład dana kiełbasa, którą wy zrobiliście, lub cokolwiek innego, wam zasmakuje i komuś, kto ją próbował, a nie liczyliście dokładnie tego na wagi, tylko sobie na łyżeczki, też macie różne łyżeczki w domu, no to jeśli ktoś będzie chciał dokładnie taki sam smak uzyskać za jakiś czas, no nie zrobi tego, nie ma szans. No bo łyżeczka łyżeczce nierówna i wyjdzie za słone, za pieprzne, za mało kwaśne, za słodkie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeszcze raz zachęcam Was do kupna wagi, przeliczania sobie wszystkiego na wagę, na gramatury konkretne, a nie na łyżeczki i będziecie mieli dzięki temu dużo łatwiej i dużo bardziej powtarzalne wyroby. Cześć!